Dzień dobry, nazywam się Kamil Piotrowski i to jest temat mojej prezentacji, czyli badanie odpowiedzi impulsowej balonów pod kątem przydatności w pomiarach akustyki pomieszczeń. I teraz jaki jest cel w ogóle tego projektu? Przede wszystkim ludzie nie przywiązują wagi do kształtu balonu, które używają do badania odpowiedzi impulsowych pomieszczeń. Poza tym nie znalazłem żadnych istotnych informacji na temat właśnie różnorodności balonów. To też chciałem właśnie zbadać. I balon jest przede wszystkim tanim źródłem w porównaniu do profesjonalnego źródła dźwiękowego, jakim jest na przykład źródło wszechkierunkowe. I teraz tak, tak już po części nakreśliłem cel mojej prezentacji, czyli właśnie ocenę przydatności balonów jako źródeł sygnału wymuszającego potrzebnego do wyznaczenia odpowiedzi impulsowej pomieszczeń. No i przede wszystkim też chciałem zbadać, jak wyznaczone parametry akustyczne przez różne balony się różnią i czy można je w jakikolwiek sposób powiedzmy porównać do źródła profesjonalnego. No i też jakie różnice wychodzą. To jest aparatura, której użyłem, czyli miernik SPAN 958 i rejestrator Zoom H5. Pomieszczenia, w jakich wykonałem badania, komora becechowa, sala ćwiczeniowa WA3 i sala ćwiczeniowa WA1. One się różnią tym, że trójka posiada adaptację akustyczną, a jedynka jej nie posiada. Źródłami impulsu były balony i źródło wszechkierunkowe Bruel Ampier Omni Power 4292L. A to jest komora psychowa, na to wygląda. No tak właśnie wyglądał pomiar w komorze psychowej. Mierniki były ustawione na planie koła, właśnie o promieniu 2 i 3 metra. To jest trójka, przepraszam. No ona ma te kraty tutaj na bokach i profilowany sufit. I to jest właśnie ta adaptacja. Tak to wyglądało, to jest ten plan. Nie będę go zgłębiał za bardzo. A to jest jedynka, która adaptacji żadnej nie posiada i dodatkowo ma to jakiś taki filar, który no, sam w sobie dosyć ciekawą rzeczą. Na pewno zmieniającą wartości niektórych parametrów. Dobrze, i teraz tak, balony podzieliłem na dwa sposoby. Pod względem ich kształtu, czyli właśnie zwykłe, sercowate i podłużne. No i też ze względu na producenta. To się różniło tym, że guma, z jakich te balony były wykonane, no była różnej jakości. Powiem tak, że Globos wydawała się ta guma taka bardzo, bardzo łatwo pękały te balony. Nawet mam tutaj, to pokażę, można puścić po sali. Proszę bardzo. Teraz tak, to jest balon podłużny, to jest serce. I to są trzy zwykłe, które potem jeszcze omówię, a dodatkowo też jest zajączek, który zbadam gdzieś kiedyś w przyszłości. No więc tak, to są te balony zwykłe. Niby są takie same, ale po napompowaniu widać, że no kształt tego na przykład jest taki właśnie bardziej, powiedzmy, jak gruszka, a tego żółtego Gemar to jest taka kula. No, a ten jest taki, można powiedzieć, że pomiędzy. I tego za bardzo tutaj nie widać, ale prześwituje moja ręka. Na tym prześwituje ją, widać normalnie na żywo, widać rękę bez żadnego problemu. Tutaj jest trochę gorzej, a tutaj nie widać. Także to też jest, można powiedzieć, właśnie jakość tej gumy. To jest balon sercowaty. No, znałem sercowaty, bo przebijanie serc źle brzmi, więc sercowatych balonów już lepiej. No i balon podłużny. Z nim był szczególny problem z napompowaniem, o czym później powiem, no i przez to wytwarzała się taka szyjka, która coś tam może zmieniała, ale tego nie byłem w stanie zbadać. No i źródło wszechkierunkowe i tor, którego użyłem do wyzwalania impulsów. Jeszcze a propos metodyki, no to przede wszystkim niepewność pomiarowa była taka, że mogłem analizować spokojnie pasma oktawowe od 16 Hz, a pasma tercjowe od 40. Impuls generowany na wysokości około 1,5 metra i balony, teraz tak, trzymane z jednej strony bokiem, z drugiej strony bokiem przewijane w płaszczyźnie poziomej, obrócone do odbiornika, odwrócone największą powierzchnią, czyli na przykład balon był odwrócony tak,
podłużne balony były na stojąco, na zwykłe, no, tak jak zwykłe. I pompowane były około 3 litrami powietrza, to jest 50 pełnych machnięć pompką. I teraz tak, przejdźmy do wyników. To są przebiegi czasowe w komorze bezechowej. Z nich nic za bardzo nie wychodzi, bo są bardzo krótkie te przebiegi. Aczkolwiek już w sali z adaptacją można zauważyć, że energia wyzwalana przez balon podłużny jest większa od chociażby balonów zwykłych. I podobnie jest z balonem sercowatym. One mają, powiedzmy, taki smuklejszy kształt zanikania tego dźwięku w porównaniu do balonów zwykłych. Tak, no i to jest tyle. Tutaj jeszcze mamy salę bez adaptacji. A propos jeszcze tak, to już wspomniałem, że długi zanik dla balonu sercowatego i podłużnego, a krótki zanik dla balonu zwykłego, to tutaj widać chociażby. W porównaniu do całej reszty oczywiście. Tak, a to są widma uśrednione. To może bezechowej one tak naprawdę dużej różnicy nie wykazują, ale już w porównaniu w sali z adaptacją i w porównaniu do źródła profesjonalnego można zauważyć, że balon sercowaty tak naprawdę ma najbardziej podobny kształt tego swojego widma. Tutaj jeszcze przy balonie podróżnym widać, że ta energia jest znacznie większa od energii wyzwalanych przez resztę balonów. Widma, to już tak na przyszłość, te widma balonu zwykłego Party Time i zwykłego Gemar są dosyć podobne, z tym, że balon zielony trochę miał większe wartości. Tak, tutaj widać takie też przewężenia charakterystyczne, mniej więcej w paśmie od 1000 do 2500 Hz, o na przykład. Dobrze, i teraz widma szczytowe. Przede wszystkim właśnie w sali z adaptacją widać to pochłanianie tych niskich częstotliwości, stąd też takie kształty. No ale właśnie uwidacznia nam się ten kształt balonu sercowatego, ten najbardziej zbliżony do źródła profesjonalnego. No a tak samo tutaj mamy ciągle ten zanik w tych 1000 do 2500 mniej więcej herców. No i taka fala nam wychodzi. I uznałem, że to jest taki najzwyklejszy balon, jakiego się zawsze używa, a te są trochę, powiedzmy, lepsze. No i raczej nie tyle, że ciężko jest dostać, to po prostu ich się używa znacznie rzadziej. Także wywnioskować można, że te najczęściej używane balony mają takie to widmo najgorsze. Tak, to jest sala bez adaptacji. No i po prostu różnią się tym, że są trochę bardziej wzmocnione te widma. Tak, to są wnioski, które właśnie powiedziałem. I znowu z tych widm wyszło, że balon sercowaty najlepiej oddaje to, co źródło profesjonalne. Co my tu jeszcze mamy? Tak, to wszystko powiedziałem. O tym jeszcze chciałem wspomnieć, że wyniki są powtarzalne. Co można właśnie zauważyć z tych widm, gdyż no, praktycznie te kształty są w każdej sali zachowane, podobne. No i to właśnie świadczy o tym, że te wyniki nie są tak bardzo losowe. Więc ten kształt balonów i rodzaj gumy ma jakieś znaczenie. To jest moc wyznaczona, akustyczna dla każdego z balonów. I tak jak powiedziałem, moim zdaniem balon sercowaty jest najlepszy i będę go analizował dalej. Tutaj jeszcze krótkie porównanie ze źródłem profesjonalnym, a tu jest balon zwykły, ten najzwyklejszy. No i widać, że w porównaniu do balonu sercowatego, no można powiedzieć, że się chowa. Tak, to jeszcze bezpośrednie porównanie. Sala z adaptacją, sala bez adaptacji. No i teraz przejdziemy do parametrów akustycznych, wyznaczonych dzięki właśnie pomiarom impulsów tych balonów. Jak widzimy, wartości są dosyć zbliżone i w sali z adaptacją, i w sali bez adaptacji. No oczywiście różnią się w tych, powiedzmy, najbardziej neurologicznych pasmach, czyli niskim i wysokim. No, wysokim szczególnie. Dlatego na przykład dla pasma 4000 Hz no, te balony już trochę się mniej sprawdzają. Jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że balony podłużne, właśnie z racji na to swoje widmo, które miało dosyć dużą energię i ta duża energia też była skumulowana w wysokich częstotliwościach, to stąd wyniki właśnie w wysokich częstotliwościach najlepiej prezentują się dla balonu podłużnego.
I to jest czas pogłosu T30 jeszcze policzony. No przede wszystkim właśnie można zauważyć, że te wyniki wszędzie są bardzo podobne. Także kształt aż tak bardzo tego nie zmienia, czy rodzaj gumy. Aczkolwiek no w porównaniu do źródła profesjonalnego no są pewne, no tutaj akurat nie, są pewne różnice i to takie no dochodzą do powiedzmy właśnie 0,05, nawet do 0,01 sekundy w przypadku właśnie liczenia czasu pogłosu. Powiem jeszcze, że te różnice w tych balonach, między samymi balonami maksymalnie, ale to bardzo rzadko, maksymalnie dochodzą do 0,1. Raczej nie ma większych różnic. Zazwyczaj one właśnie się wahają, tak tu mamy 0,66, a tu mamy 0,71, tak? Czyli właśnie 0,05. Bardzo rzadko dochodzą do 0,1. Tak, to właśnie powiedziałem i tu jeszcze raz podkreślam. Bardzo rzadko 0,1. Także te wyniki są dosyć porównywalne. I teraz tak, próbowałem jeszcze zmierzyć inne parametry akustyczne. Niestety tutaj miałem problem, bo przy pomiarze profesjonalnym źródłem no niestety wystąpiły jakieś błędy i tych parametrów nie policzyłem. Aczkolwiek tak czy siak postanowiłem porównać balony między sobą, już nie przyrównywać ich do profesjonalnego źródła. No i tak, i co możemy zauważyć, że po raz kolejny parametry różnią się od siebie o wartości, które tak naprawdę aż tak bardzo istotnie nie zmieniają tych powiedzmy oceny akustyki pomieszczenia. Tak jak tutaj właśnie widzimy, no to są niewielkie wartości. Tutaj to dla kogoś, jakby ktoś chciał wiedzieć, ile to powinno być. No i dobrze, jeszcze tylko mogę powiedzieć o tym, że można pompować balony różnie. Przede wszystkim ja pompowałem tą samą objętością, a można je pompować do stanu naprężenia. I na przykład pompując tą samą objętością, balony podłużne były bardzo napompowane, a balony sercowate były takie, jeszcze spokojnie by się tam dużo powietrza zmieściło. Stąd też to był jeden problem. Przebijanie można różnymi przedmiotami w różnych miejscach, no i można te balony różnie ustawiać do źródła. No i problemy były takie, tak właśnie powiedziałem, sercowate nie osiągały pełnego kształtu, bo jeszcze spokojnie by się dużo powietrza tam zmieściło. Z podłużnymi przede wszystkim były trudne do pompowania, bo ustami się tego nie da robić, a pompką bardzo ciężko chwycić. Stąd ta szyjka właśnie powstawała. Niełatwe były do przebicia, bo trzeba było 3-4 razy czasem próbować, bo one tak uciekają na bok, jak są pionowo ustawione, są takie długie. No i są bardzo głośne. To akurat trzeba przyznać, że są bardzo głośne, dlatego trzeba sobie coś na uszy założyć, żeby tak trochę było bezpieczniej. No i oczywiście strzępki gumy, które opadały. To już tutaj kończąc, dalsze działania, jakie zamierzam zrobić, to przede wszystkim sprawdzić w kolejnych pomieszczeniach inne kształty balonów, właśnie zające chociażby. Torebki foliowe i reklamówki się dowiedziałem, że nawet profesjonalne firmy używają. Także trochę mnie to zdziwiło, ale postanowię to sprawdzić, jak to właśnie się ma w wynikach. Można przebijać, tak jak powiedziałem, w różnych strefach ten balon. Tak, no i to jest już głębsza analiza właśnie wyników, które mi wyjdą, widzi przede wszystkim przebiegów czasowych. No i to wszystko mam zamiar zaprezentować na nadchodzącej konferencji, na przykład właśnie Polsce 2007. Literatura i dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo za wywiad i zapraszam do zadawania pytań.